Ten film przedstawia sposób wymiany modułu zawieszenia pneumatycznego BILSTEIN B4 na przedniej osi samochodu Audi A8 E4. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w filmie. Moduły zawieszenia pneumatycznego należy zawsze wymieniać parami. Przestrzegaj danych producenta samochodu dotyczących np. wymiany śrub i nakrętek samozabezpieczających, a także zalecanych momentów dokręcania. Do wymiany modułów zawieszenia pneumatycznego niezbędne są narzędzia i wyposażenie producenta samochodu. Moduły zawieszenia pneumatycznego są przeznaczone do montażu odpowiednio po prawej i lewej stronie samochodu. Przed montażem sprawdź, z której strony należy zamontować dany moduł. Wyjmij moduł zawieszenia pneumatycznego z opakowania i sprawdź go przed montażem. Zapoznaj się z dołączoną instrukcją montażu i sprawdź datę przydatności do użycia. Przed wymontowaniem modułu zawieszenia pneumatycznego zmierz i zapisz wysokość samochodu jako odległość od środka piasty koła do dolnej krawędzi błotnika. Uwaga! Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy amortyzator pneumatyczny nie jest zniszczony. Podnieś samochód w punktach mocowania określonych przez producenta. Dokładnie sprawdź wszystkie elementy zawieszenia pod kątem uszkodzeń. Podłącz urządzenie diagnostyczne i utwórz połączenie. Całkowicie opróżnij moduł zawieszenia pneumatycznego z powietrza, używając urządzenia diagnostycznego. Wyłącz zapłon. Przed rozpoczęciem prac na module zawieszenia pneumatycznego należy zawsze wyjmować kluczyk zapłonowy. Zdemontuj koła. Zdemontuj zwrotnicę z górnego wahacza i odchyl wspornik osadzenia koła obrotowo na zewnątrz. Upewnij się w trakcie tej czynności, że nie został uszkodzony przewód hamulcowy i przewód ciśnieniowy. Zdemontuj łącznik stabilizatora czujnika poziomowania świateł przy dolnym wahaczu. Odkręć dolną śrubę mocującą modułu zawieszenia pneumatycznego. Przesuń dolny wahacz w dół i unieś moduł zawieszenia pneumatycznego nad wahaczem na zewnątrz. Pracując na układach sprężonego powietrza, zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej. Wyczyść przyłącze przewodu ciśnieniowego u góry na module zawieszenia pneumatycznego. Ostrożnie poluzuj przewód ciśnieniowy, aż usłyszysz dźwięk uchodzącego powietrza i zaczekaj, aż powietrze zostanie całkowicie usunięte z układu. Następnie całkowicie odłącz przewód ciśnieniowy i go zamknij. Pamiętaj, aby nie zaginać, nie skręcać, ani też nie zakleszczać przewodu ciśnieniowego. Przewód ciśnieniowy odłącz z odpowiednich uchwytów na module zawieszenia pneumatycznego. Zamontuj osłonę powyżej modułu zawieszenia pneumatycznego w komorze silnika. Odłącz złącze wtykowe przewodu elektronicznego modułu zawieszenia pneumatycznego w komorze silnika i wyjmij przewód doprowadzający z uchwytów. Sprawdź przewód i złącze wtykowe pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Odpowiednio zabezpiecz moduł zawieszenia pneumatycznego, aby nie spadł, a następnie odłącz górny element mocujący. Teraz można wyciągnąć moduł zawieszenia pneumatycznego z odpowiednim wspornikiem łożyskowym. Przed montażem nowych modułów zawieszenia pneumatycznego wspornik łożyskowy z wahaczem należy przezbroić ze starego na nowy moduł. Zdemontuj wspornik łożyskowy starego modułu zawieszenia pneumatycznego i zamontuj go na nowym module. Przestrzegaj przy tym zaleceń producenta pojazdu. Montaż nowego modułu zawieszenia pneumatycznego należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności do demontażu. Uwaga! Wszystkie ruchome złącza śrubowe na łożyskach, istotne dla zawieszenia, należy dokręcić dopiero w stanie przygotowanym do jazdy. W pozycji K0 włóż nowy moduł zawieszenia pneumatycznego i wkręć górne śruby mocujące. Przestrzegaj przy tym zaleceń producenta samochodu. Następnie podnieś moduł zawieszenia pneumatycznego nad dolny wahacz i zamontuj dolną śrubę mocującą. Odchyl obrotowo wspornik osadzenia koła do wewnątrz i zamontuj zwrotnicę na górnym wahaczu.
Zamontuj łącznik stabilizatora czujnika poziomowania świateł przy dolnym wahaczu. Poluzuj śrubę zamykającą przy przyłączu przewodu ciśnieniowego modułu zawieszenia pneumatycznego i ostrożnie ją odkręć. Wymontuj uchwyt pierścienia nacinającego, który jest umieszczony w środku. Wymień śrubę samozabezpieczającą i pierścień nacinający przy przewodzie ciśnieniowym pojazdu. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie pierścienia nacinającego. Zamontuj przewód ciśnieniowy na module zawieszenia pneumatycznego. Podczas montażu należy koniecznie przestrzegać momentu dokręcania zalecanego przez producenta samochodu. Pamiętaj, aby nie zaginać, nie skręcać, ani też nie zakleszczać przewodu ciśnieniowego. Zamocuj przewód ciśnieniowy za pomocą opaski zaciskowej w odpowiednim uchwycie na module zawieszenia pneumatycznego. Uwaga! Nigdy nie opuszczaj samochodu na podnośniku w przypadku całkowitego usunięcia ciśnienia z modułu zawieszenia pneumatycznego. Podłącz złącze wtykowe elektronicznego przewodu modułu zawieszenia pneumatycznego w komorze silnika, a przewód doprowadzający zamocuj w odpowiednich uchwytach. Podłącz urządzenie diagnostyczne i utwórz połączenie. Napełnij moduł zawieszenia pneumatycznego przy zastosowaniu urządzenia diagnostycznego zgodnie z danymi podanymi przez producenta samochodu. Sprawdź szczelność przyłącza przewodu ciśnieniowego. Należy koniecznie zagwarantować szczelność całego układu. Zamontuj prawidłowo koła. Opuść samochód za pomocą podnośnika do pierwszego kontaktu kół z podłożem i uruchom silnik. Po uruchomieniu silnika poczekaj przynajmniej 2 minuty i opuszczaj samochód z uruchomionym silnikiem do momentu osiągnięcia wcześniej zmierzonej wysokości lub do standardowej wysokości modelu. Uruchom tryb podnoszenia samochodu. Zaczekaj, aż samochód podniesie się samodzielnie na podnośniku. Dopiero wtedy dozwolone jest całkowite opuszczenie podnośnika. Zamontuj osłonę w komorze silnika. Złącza śrubowe łożysk, które zostały odkręcone w trakcie przebudowy, dokręć do końca dopiero w stanie gotowym do jazdy, w pozycji K0. Przestrzegaj przy tym danych i momentów dokręcania podanych przez producenta samochodu. Po pracach przy zawieszeniu należy zawsze ustawić geometrię zawieszenia.